Identyfikator podmiotu SCP-2317. Szczegóły w dodatku odnośnie do jednostek od SCP-2311 do SCP-2316. Klasa podmiotu Kiter. Wymagania placówki i kadrowe. Zgodnie z rozkazem specjalnym O5, poniższy dodatek jest załączony na początku pliku SCP-2317. Całość personelu przydzielonego do SCP-2317 po 2 miesiącach przydziału musi być objęta całomiesięczną opieką psychologiczną. SCP-2317 musi zostać zabezpieczony w lokacji niejawnej. Całość personelu przydzielonego do SCP-2031 będzie tam transportowana z przewiązanymi oczami do środka 19. Podróż musi przebiegać co najmniej 7 sposobami transportu, m.in. drogą powietrzną, lądową, podziemną lub... Zdjęcie przewiązania z oczu podczas podróży stanowi podstawę ku natychmiastowej terminacji. Pracownicy przydzieleni do SCP-2317 przed uzyskaniem dostępu do placówki muszą zostać poddani obszernym badaniom psychologicznym. Osoby te muszą uzyskać wynik co najmniej 72 punktów w teście uległości Milgrama, być stanu wolnego, nie posiadać potomstwa i wykazywać całkowitą lojalność względem fundacji. W przeciwieństwie do normalnych testów psychologicznych, silne tendencje socjopatyczne ani niedopuszczalne dewiacje seksualne nie mogą stanowić podstawy ku automatycznemu odrzuceniu rozpatrywanej osoby tak długo, jak procedura 110 Montauk może zostać przez nie wypełniona. Pracownicy wykazujący sympatię względem położenia SCP-2317 lub chęci uratowania albo sympatyzowania wobec SCP-2317 zostaną natychmiast przeniesieni do innego projektu. Wszelkie próby uratowania obiektu karane będą natychmiastową terminacją. Pracownicy, którzy przynależeli do zespołu pozyskującego SCP-2317, nie muszą rozgłaszać tych informacji innym. Nie istnieje żaden oficjalny rejestr, w którym mogłyby być zapisywane godności pracowników przydzielonych do SCP-2317. Tak samo przydział do obiektu nie pojawi się w aktach osobowych owych pracowników. W czasie przebywania na terenie placówki, osoby przydzielone do SCP-2031 zostaną wyposażone w kaski maskujące z zainstalowanymi modyfikatorami głosu celem ochrony ich tożsamości. Pracownicy przebywający w placówce nie mogą zajmować rzeczonych kostiumów w obecności innych. Czas po służbie należy spędzać samotnie w przeznaczonym prywatnym miejscu mieszkaniowym. Co miesięcznie do SCP-2317 będzie przydzielane 6 pracowników klasy D celem przeprowadzenia procedury 110 Montauk. Nie należy przeznaczać do tego celu kryminalistów znanych z brutalności, ponieważ ich wykorzystanie w procedurze 110 Montauk może nieść za sobą śmiertelne skutki uboczne. Specjalne czynności przechowawcze. Po powtarzalnych próbach ucieczek i samobójstw oraz na podstawie błędów przechowawczych odnośnie do jednostek od SCP-2311 do SCP-2316, protokół przechowania SCP-2317 został zrewidowany do następującej formy. SCP-2031 zamknięty jest w wyciszonej celi przyległej do cel 6 pracowników klasy D, przydzielonych do przeprowadzania procedury 110 Montauk. Kamery zawsze monitorują każdy centymetr pomieszczenia i muszą być całodobowo obsługiwane przez człowieka. Urządzenia monitorujące, które będą działały błędnie, muszą zostać wymienione na działające poprawnie przez pracowników, którzy pozytywnie zostali orzeczeni za zdolnych w badaniach psychologicznych. Drzwi są zamknięte na zamek magnetyczny, który zwolnić można wyłącznie z placówki kontroli i monitoringu.
Zasada ta odnosi się również do wszystkich drzwi dzielących celę główną od cel wyżej wymienionych 6 pracowników klasy D. SCP-231 zawsze, oprócz czasu prowadzenia procedury 110 Montauk, musi być przypięta do łóżka szpitalnego. Obiekt należy nawadniać za pomocą kroplówki. Karmienie dwa razy dziennie muszą za pomocą rurki dokonywać autoryzowani pracownicy medyczni, którzy nie złożyli przysięgi Hipokratesa. Pod żadnym pozorem nie można aplikować SCP-231-7 narkotyków, anestetyków ani innych niezatwierdzonych preparatów. Procedurę 110 Montauk muszą przeprowadzać pracownicy klasy D przynajmniej raz na 24 godziny. Podczas przeprowadzania procedury 110 Montauk, co najmniej jeden pracownik z upoważnieniem 4231 musi monitorować działanie, jednakże może on wyłączyć rejestr dźwięku, jeżeli wokalizacje SCP-231-7 uzna za zbyt niepokojące. Po wykonaniu procedury, wszyscy pracownicy klasy D muszą powrócić do swoich cel. W przeciwnym razie, zdetonowane są ładunki wybuchowe przypięte do ich obroży. Usunięte zgodnie z rozkazem O5 z dnia roku. Informacje przeniesione do dokumentu 231-110 Montauk. Wyłącznie do wglądu. Dostęp do 231-110 Montauk udziela się wyłącznie pracownikom z upoważnieniem 4-231. Opis. SCP-231-7 to kobieta w wieku lat z jednostki od SCP-231-1-7 zostały pozyskane z po tym jak policja szturmowała na magazyn będący własnością organizacji zwanej Dzieci Szkarłatnego Króla, szczegóły w artykule, policja szturmuje na satanistyczny i sektyczny kult, uratowano 7 osób, z dnia w gazecie 24 godziny po uratowaniu SCP-231-1 prawdziwa godność w ciągu 3 minut urodziła SCP, wywołując zdarzenie skutkujące poszkodowanymi. W następstwie fundacja natychmiast pozyskała pozostałe jednostki, to jest 231-2 do 231-7 oraz na podstawie informacji z notebooków pozyskanych z siedziby klubu zaprojektowała procedurę 110 Montauk mającą przeciwdziałać kolejnym takim zdarzeniom. Dodatek 231-A. Obecne statusy jednostek SCP-231. SCP-231-1 martwa od uśmiercona została podczas operacji wstępnego pozyskania, kiedy rodziła SCP. Szczegóły w raporcie o poszkodowanych przez zdarzenie 231-alfa. SCP-231-2 martwa od uśmiercona została podczas próby usunięcia płodu drugiego osobnika SCP, co natychmiast skutkowało zdarzeniem. Szczegóły w raporcie o poszkodowanych przez zdarzenie 231 Bravo. SCP-231-3 martwa od samo uśmiercona po długotrwałym i ciężkim dla niej byciu przedmiotem prowadzenia procedury 110 Montauk. SCP natychmiast wywołuje zdarzenie. Szczegóły w raporcie o poszkodowanych przez zdarzenie 231 Charlie. SCP-231-4 martwa od
usiłowała wykorzystać SCP-500. Pomimo tego, że wszystkie ślady SCP zostały usunięte z jej organizmu, szczątki osobnika natychmiast wywołały zdarzenie, skutkujące wieloma poszkodowanymi, w tym samej SCP-231-4. Szczegóły w raporcie o poszkodowanych przez zdarzenie 231-Delta. SCP-231-5. Martwa od... Nieudane przeprowadzenie procedury 110 Montauk godzinę później skutkowało porodem SCP, który następnie wywołał zdarzenie. Szczegóły w raporcie o poszkodowanych przez zdarzenie 231 Echo i w raporcie ze zniszczenia ośrodka 231 Alef. Kolejny nabór pracowników klasy D musi zminimalizować prawdopodobieństwo, że 110 zostanie jeszcze kiedyś spartaczona. SCP-231-6, martwa od... Uśmiercona podczas próby ucieczki przy pomocy i podżeganiu agenta, który z powodu dłuższego wystawienia na oddziaływanie SCP-231 wykazał objawy silnego stresu. Agent wszedł w posiadanie SCP i próbował broń ową wykorzystać do uratowania SCP-231-6 oraz SCP-231-7. Agent został uśmiercony w czasie wynikowej wymiany ognia, a jeden z pocisków uśmiercił także SCP-231-6. W następstwie płód SCP-231-6, SCP, wywołał wówczas zdarzenie. W świetle incydentu Rada O5 podjęła jednogłośną decyzję o zrewidowaniu wymagań kadrowych odnośnie do przechowywania obiektu. Szczegóły w raporcie o poszkodowanych przez zdarzenie 231 Foxtrot. SCP-231-7 od roku SCP-231-7 jest poprawnie przechowywana w ośrodku. Dodatek 231-B. Tekst orędzia O5. Drodzy przyjaciele, dochodzą mnie słuchy, iż niedawno pojawiły się nowe plotki odnośnie SCP-231. W związku z osłabieniem morale, zdecydowałem się skomentować kilka powszechnych pogłosek. Tak, procedura 110 Montauk jest tak straszliwa, jak wam powiedziano. Dlatego też pracownicy klasy D mogą ją przeprowadzać. Tak, z procedurą ową wiąże się brutalny... Nie. Przydział do SCP-231 nie ma na celu sprawdzenia waszej lojalności względem fundacji, tendencji do... ani niczego innego. Nie, SCP-231 to nie przydział dyscyplinarny. Tak, istnieją pracownicy, którzy po przydzieleniu do SCP-231 zostali na własne życzenie przeniesieni gdzie indziej. Nie, nie każdy, kto pracował z SCP-231, podlega terminacji po zakończeniu przydziału. Tak, pracownicy przydzieleni do SCP-231 mają prawo do wzięcia preparatu amnezyjnego klasy A przed zakończeniem przydziału, jeśli taka jest ich wola. Tak, wówczas szczepione zostaną wam fałszywe wspomnienia. Nie, żadna domniemana technika odzyskania ani detekcji wspomnień fałszywych nie działa. Tak, kilku z was pracowało z SCP-231, a dzisiaj o tym nie pamiętacie. Nie, nie porzuciliśmy prób uratowania SCP-231-7, aczkolwiek badania w tej kwestii muszą być prowadzone z daleko idącą ostrożnością. Na podstawie tego, że każde kolejne zdarzenie powiązane z kolejnymi osobnikami SCP wnioskuje się, iż wysokie jest prawdopodobieństwo, że zdarzenie
powiązane z SCP-2317 doprowadzi do końca świata klasy XK. Potwierdzają to informacje z notebooków zabranych kultystom. Szczegóły w dokumencie 7 narzeczonych, 7 pieczęci w SCP-2317 dodatku B. Nie, uśmiercenie biednej dziewczyny, by ją oszczędzić, nie jest dopuszczalne. Tak samo jak narkotyzowanie jej. Musi być świadoma tego, co zachodzi, by 110 Montauk działało poprawnie. Ostatnia sprawa. Fundacja w imię wypełnienia naszej misji czyni wiele okrutnych rzeczy, ale nasza misja jest na tyle ważna, że cenę tą musimy płacić. Powszechnie SCP-231 jest jednym z najniebezpieczniejszych przydziałów, aczkolwiek nie dlatego, że niebezpieczeństwo grozi wam bezpośrednio, tak jak jest między innymi z SCP-682, ale z racji zagrożenia, jakie niesie ze sobą możliwość, że popełnimy pomyłkę, że opuścimy gardę, bo szkoda nam będzie tego, że niewinna osoba cierpi, albo że pozwolimy sobie stać się potworami przez robienie potwornych rzeczy. Po prostu róbcie swoje, a filozofowanie zostawcie psychiatrom. Z poważaniem, O5. Nie wierz im w to, że mówią, iż starają się ocalić. Na co by im to było? Już mają dokładnie to, co chcą i tam, gdzie chcą. Dodatek 231C. Aktualizacja. Reakcja emocjonalna 231.07 na procedurę 110 Montauk najwyraźniej ostatnio stała się słabsza, pomimo że wyżej wymieniona procedura przeprowadzana była poprawnie. Wzmaga to zagrożenie, iż SCP wywoła zdarzenie. Zaproponowano dwie możliwości. Pierwsza, opracowanie nowej procedury przechowawczej, stymulującej intensywniejszą reakcję emocjonalną niż procedura 110 Montauk. Druga, aplikacja preparatów amnezyjnych klasy A SCP-2317, co pozwoli cofnąć się do bazowego stanu reagowania emocjonalnego. Taka modyfikacja pamięci mogłaby zachodzić podczas przeprowadzania procedury 110 Montauk celem podtrzymania intensywniejszej reakcji emocjonalnej po wyczyszczeniu pamięci. Proszę o radę. Doktor. Dodatek 231D. Decyzja. Wykorzystać możliwość drugą przy najbliższej okazji. O5. Dodatek 231E. Rezultat. Wykorzystano możliwość drugą. Stan emocjonalny SCP-2317 znowu pozwala na 100% skuteczność procedury. Doktor. W następstwie zawyżonego poziomu stresu emocjonalnego popełnił samobójstwo. Kontynuuje analizę efektywności tego zabiegu. Doktor. Dodatek 231F. Dalsza analiza efektywności zabiegu. Po kilku analizach określam, że nie jest konieczne modyfikowanie pamięci za każdym razem, kiedy przeprowadzana jest procedura 110 Montauk. Tak naprawdę, lepiej będzie chwilę poczekać przed kolejną aplikacją preparatu. Analiza reakcji emocjonalnej jednostki 231.7 wskazuje, że skuteczność procedury 110 Montauk ma swoje apogeum pomiędzy trzecim a czwartym przeprowadzeniem procedury. Udręka skutkująca z oczekiwaniem na ową procedurę najwyraźniej czasowo intensyfikuje reakcję emocjonalną obiektu, dopóki ponownie obiekt się do niej nie przyzwyczai, co sprawia, iż skuteczność procedury maleje. Rekomenduję aplikację preparatu klasy A raz na tydzień podczas przeprowadzania procedury 110 Montauk. Odpowiednio zmodyfikowałem jej kalendarz. Doktor. To jeszcze nie jest koniec artykułu SCP-231. W dokumencie na stronie poukrywanych jest wiele treści. Jeśli chcecie ich poszukać na własną rękę, link do niego znajdziecie w opisie. Dla całej reszty, już niedługo na moim kanale pojawi się oddzielny materiał pokazujący wszystkie sekrety.